Jestem w stolicy. Zdrowie. Jestem w stolicy Abchazji, czyli Suchumi, pod parlamentem, który został kompletnie zniszczony w czasie wojny gruzińsko-abchazkiej. A pamiętam to miejsce, bo jak przyjeżdżałem tu w latach 80., to zawsze się spotykaliśmy pod pomnikiem Lenina. To, co zostało z pomnika Lenina. W każdym mieście był pomnik Lenina, no i to się mówi, człowiek wtedy na studiach był, to zajmował się handlem spodniami, żuwaczkami, znaczkami, innymi pierdołami. Kto wie, to pamięta to. Budynek kompletnie zniszczony. A mam wideo tam ze środka, bo byłem wcześniej. A muszę uważać tutaj, bo jeździ pełno tajniaków i takich dziwnych ludzi, którzy zadają dziwne pytania. I w takim wypadku lepiej gdzieś udać się, albo jak się zobaczy policjanta, milicjanta, czy jakieś miejsce, co jest pełno ludzi, dawać. Ale lepiej w ogóle nie dawać. Zresztą ja mam szczęście, bo poznałem tutaj wspaniałych ludzi, którzy się ze mną zaopiekowali. Mam swoją taryfę. Każdy kurs po mieście, gdziekolwiek jadę, kosztuje 8 zł. Także nie jest źle. Tam dalej za mną jest Morze Czarne. Wchodzę jeszcze raz tutaj. No to widać tutaj, to przypomina trochę jak lotnisko w Doniecku. Spojrzę, czy tu jakichś podejrzanych gości nie ma. Bo nie chce mi się już na pytania odpowiadać. Stosunek do Rosjan, Abchazów, jak mi się tu podoba. Na granicy miałem maglowania dosyć sporo przez moje pieczątki ukraińskie. Ale całe szczęście Bandera mnie uratowała. Aż dziwne, nie? Pytali mi się, dlaczego nie jeżdżę więcej na Ukrainę. To powiedziałem, że no, że kult Bandery tam jest i to jest ich narodowy ten bohater w tej chwili, co? No, może dla niektórych nie, może dla niektórych tak. Ale całe szczęście spodobało się to oficerowi Federackiej Rosyjskiej Służby. I po wielogodzinnych pytaniach, zresztą no, o tym powiem później, bo nie wiadomo, kto mojego Facebooka teraz ogląda o tym wszystkim. A jakby coś, to oficera pozdrawiam. Sio było хорошо. Mi очень нравится здесь. Ludzi хорошие. Воздух тоже. I jeszcze tylko rzut oka na za mną Morze Czarne. Pozdrawiam. Idę teraz do ministerstwa dostać pozwolenie na wyjazd stąd. A wyjazd nie wiem kiedy. A tam jeszcze, o, nie będzie widać, wiszą flagi. Chyba tam wiszą flagi państw, które uznają tą republikę. Państwo, nie wiem to nazwać, bo nie jest to uznawane. Nawet poczta tutaj nie przychodzi z różnych zakątków świata, także nie mam możliwości wysłania czegokolwiek. Rosja uznaje jakieś takie państwa, których w ogóle nie mam pojęcia, czy, że istnieją. A ktoś ogląda z Detroit, to przypomina mi to pewne miejsce w Detroit, dworzec kolejowy. Wygląda tak samo, ale przecież w Detroit wojny nie było, nie? Taka to różnica. Oczywiście plac Defilad. Musi być, nie? W takim... Lenina nie. No było takie coś, Lenin wiecznie żywy. Pozdrawiam, do swidania. Jeżeli już jesteście w Abchazji, to zaraz po przekroczeniu granicy trzeba się udać do tego budynku tutaj białego. Na ulicy Sacharowa 33. Jest to prawie blisko tego głównego bulwaru, także bardzo łatwo jest trafić. I co ciekawa sprawa, trwa to dosłownie 3 minuty. I tak jak ludzie pisali, że wysyłają gdzieś do banku wcześniej, nic podobnego nie ma. Można spokojnie kartą zapłacić. Mnie wiza 4-dniowa wyszła 350 rubli. To chyba nawet taniej niż pisali gdzieś wcześniej na internecie, czytałem 11, także wszystko bez żadnego problemu. Widzę, zaczynając tutaj starać się, żeby turyści z innych krajów przyjeżdżali. Jednak uwaga, trzeba uważać na kieszonkowców. I na tajniaków, no ale wszyscy są przyjaźnie nastawieni jak na razie. I tu jest mój przewodnik. Prowadnik. Посмотрим вечером на Сухуми.
Ага, вечером. Вечерний Сухум, да. Вечерний Сухум. Вечерний Сухум, да. Ты пьют кафе? Да, кафе, кафе, где любимое место сухумчан. Посмотри, как красиво. Вот это государственный абхазский драматический театр. Угу. Да. Нет, оно сделано. Давайте мы с ним что-то посмотрим. Алло? Алло? Jak frakowe obrazy, pięknie podświetlone. Widok na morze. Tu już jest ciemno. Tu jak zwykle nic się nie zmieniło. Grają dalej w swoje ulubione gry. A tutaj jest to słynne molo, w którym biłem, czacze piłem, tańcowałem. Klimat taki fajny, bo śródziemnomorski. Idziemy dalej na wycieczkę z przewodnikiem. Cichutko, smari pod nogi. Pod nogi, smatry, pod nogi. No, no gluj. Patrz, jak krasiwa, z tym robotem. Jaki, to... Krasiwa. No i... Zamiast hotelu, w hostelu, czy w jakimś tam domu gościnnym, wylądowałem prosto u jakiejś kobiety, którą poznałem w tym... Szedłem ulicą. Pozdrawiam. I nie zaczepiła. Pytałem się tam o polski kościół i gdzie jest centrum. I zaproponowała mi mieszkanie. Swoje mieszkanie. Tak w Abchazji wygląda mieszkanie. Podwójne drzwi. Poszła gdzieś tam jedzenie kotu dać. Zostawiłem je sama w mieszkaniu. Będę musiał uważać, żeby mnie nie zgwałciła. Wszystko możliwe, także będę się bronił tutaj, tutaj moje łóżko. Będę się bronił rękami i nogami. Tu był balkon. Kuchnia. Zasada. No tu z ekipą dostałem świeżą rybę. Prosto, prosto z morza ryba. Zwierzona. Coś kobieta przyszła. No chcieli chyba poprawić, męża, prawdziwa ryba. Nie może, maleńka jest ta w rydę. Maleńka, ale ocień kusne jada. Kusne, da, popróbuję. I próbuję. Próbuję teraz tu rybę. Przed chwilą toasty wznosiłem. Ryba prosto z Morza Azowskiego. Dobra, główny bulwart. Bulwart się to mówi, nie? A ja szagaju po Moskwie. No klimat taki fajny, śródziemnomorski. Ice cream, nie? Moim celem jest ta knajpa właśnie tam. Czyli pusty budynek znowu. Zniszczony po wojnie, albo zniszczony przez żulików. Czyli tak zwanych chuliganów. Goście w Adidasach, czyli z Radomia. Przepraszam, Radomian. Ale tak się mówi, nie? Coś tutaj leci, tylko nie wiem co. Piękne zdjęcie młodej pary by wyszło. Nie wiem, czy ona jest młoda, czy stara. Zakochani. Rzucimy okiem tutaj sobie. Tutaj, w tym miejscu przebywał słynny generał Jaruzelski. Tu nawet go wspominają, że tam siedział i kawę pił. Atmosfera chłopów grających takie... Jak frakowie też na Wiśle tak grają, nie? Ale tu podobno oni spędzają cały dzień. A tu jest gdzieś mój znajomy malarz. Zdrasujcie. Nie malarz, tylko художnik się nazywa, ale jeszcze się nie rozłożył, widzę.
O, i papuga tam jest, nie? Snimaj za ciemno. Teraz coś będzie chciało. Piękne obrazy. No, badziewie trochę, nie? Ale można powiedzieć piękne. Nie będziemy mówili badziewie. Pan tutaj coś maluje. Zrasti. Cześć. Dzień krasliwy. Spasiba. Można kupić obraz od pana. Właśnie krasliwy. Spasiba. Zobaczamy sobie. No, nie chcę. Gdzie zagadaj na udaczy na szaty? Ja szczęśliwy. Nie odkazywaj się twoje życie. Ja szczęśliwy człowiek. A ja szczęśliwy człowiek. Mi niczego nie żda. No, spasiba. Cyganka mnie namawiała. A tutaj panowie grają. Zdrasujcie. Jeszcze muszę się tam udać, ale wcześniej tu nie wolno wchodzić. I plaża. Będę jedynym głupkiem, który się wykąpie tutaj. Kawka i groją chłopy. Hazard jest typową rozrywką. Ja tu jakieś dyskusje polityczne trwają. Nie widzę alkoholu, a wszyscy wyglądają, jakbyśmy wcięci byli. No może kawa z płatką.